Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Chciałbym bardzo podziękować mojemu tacie, który mi tę grę kupił na walentynki, tak? No i zaczynamy naszą przygodę. Planuję około 30 odcinków plus DLC. Okej, dobra. Wybieramy nową grę. Zarejestruj konto WB ID. Warner Bros. ID. To może po prostu przypomnij następnym razem, nie? Okej, no to zaczynamy. Fabuła. Nowa gra. Okej, nowa gra. Poziom trudności normalny, napisy tak, odpowiedzi tak. Okej, dobra, rozpoczynamy grę. Tamto konto Warner Bros. ID sobie utworzę później. No i okej, zaczynamy naszą grę. Pierwszy raz gram w ogóle w gry typu Batman, co nie? Więc też nie jestem aż taki ogarnięty w to, ale spoko, nauczę się. Dobra, tutaj mamy select, mamy główne cele, zlokalizuj czarną maskę. Tutaj mamy jakąś mapę. Tutaj mamy główne elementy sterujące, tutaj będą upgrade'y nasze. I tutaj mamy raporty dotyczące sprawy, profile, informacje o Gotham. Profile. I odblokował nam się tak, dobra, macie tutaj profil Batman i po prostu zatrzymujcie sobie na pauzę i będziecie sobie mogli to przeczytać. Teraz macie Bruce Wayne. Alfred Pennyworth. I czarna maska. No okej. Okej. Okay.
But by the time I do, that eye won't be the only thing you're missing. What is that? Behind you! Oh, come on. Expect me to fall for that? Let me try something original. Back off! No! Stay away! Don't hurt me! I heard the rumors, but you're not supposed to be real. You tore this place apart. I don't know what it is. It's huge. Where is Black Mask? I don't know. He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. No i jak widzicie... Jak widzicie... A czekajcie, może jeszcze się da... What was I supposed to do? He threatened my family. He was going to... I don't have time to discuss this, but you and I both know that doesn't make what you did right. Okej, ty macie jeszcze ten profil postaci. Okej. Jak widzicie, grafika jest bardzo dobra, pomimo nawet tego, że gram na komponentach. Tutaj mamy jakiś więźniów chyba. Teraz pytanie, gdzie tutaj... A, okej, dobra, tędy. These are Black Mask's men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. Okej, tutaj fajny jest tryb ten walki. Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. Screw you! I don't have time for this. Okay, okay. He said to the execution chamber. It's with Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. No właśnie, no i Batman, prawda, nie zabija. Batman nie zabija ludzi, tylko ich bardziej ogłusza, co nie? Batman ich ogłusza i bije, ale nie zabija nigdy ludzi. Tutaj jakiś dron jest. No i oczywiście... Mamy tutaj przeciwników. Jeszcze. The only way to advance is to grapple up and over this gate. I should hurry. No i właśnie, to jest Killer Croc, jeden z przestępców. I
To się nazywa rozwałka, czyli kółko i klikacie kwadrat. Okej, spokojnie. Tutaj mamy R1, wyrzutnie haków. No i okej, bijemy się tutaj z tymi gościami. Gra jest naprawdę świetna, ma super grafikę. Okej. Czekajcie, da się ich tutaj jakoś uwolnić może? Chyba się nie da. Okej. Też odblokował nam się profil kolejny, Wiki Whale. That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. Okej. Teraz R1-ką. My explosive gel can blow a hole through this weak area. Ah, sorry. Co ja robię? Mamy ten podłogę tym spryskać, okej. Dobra, wbijamy na dół. Ja prawda nie jestem doświadczony jakiś bardzo w tego typu grach, ale w miarę grania, prawda, i postępów będę coraz lepszy. We're making some changes. Some big changes. You're a dead man walking, Lo. That's right. He's gonna kill Lo tonight. About time Lo got what he deserved. Hell yeah, it is. Man, look it up here. Black man. Okej, to jest akurat taki element bardziej skradanki. Musimy załatwić tych wszystkich gości. Prawda? I uratować komisarza tego Loeba. Z tego, co mi się wydaje, nie? I tutaj zawsze w Batmanie będziemy walczyć z wieloma przeciwnikami naraz. Już? Okej, jeszcze nie. No okej, załatwiony. Tutaj są zamknięte drzwi. Okej, musimy się tam teraz dostać i tego gangstera zdjąć. Tu mamy takie różne gadżety. No i okej, detonujemy. No i już, gostek załatwiony, knockout. Gites. Okej. I dostaliśmy kolejny profil, czyli gangster. Czekajcie chwilę. A może nie? Dobra. Idziemy dalej. Tutaj są jakieś drzwi. I
Okej, okay. L2 się szybko rzuca batarangi. Tutaj trzeba znowu użyć tego pazura. Potem już się wszystko ogarnie, co nie? W miarę grania już się przyzwyczaja człowiek do niektórych opcji. No właśnie, teraz on chce tego komisarza Loeba zabić, więc trzeba się pośpieszyć. Ale chyba niestety się nie uda. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it? After all I've done for you. Show's over, boys. Sorry, że tak dużo jakoś nie gadam. Że tak jakoś nie gadam dużo, ale no wiecie, chcę się skupić na grze. A jeszcze nas tutaj atakują z drugiej strony. Dobra, trzeba załatwić tego. Okej, dobra, pięknie, załatwiliśmy gościa. Tutaj już komisarz Loeb, prawda, nie żyje. Trzeba gonić za czarną maską. Okej, teraz idziemy na górę, więc sorry, że tak nie będę gadał jakoś dużo na razie w pierwszym odcinku, ale wiecie, no, chcę się wdrożyć w grę, nie? Nigdy nie grałem w Batmana, więc też muszę się trochę tutaj przyzwyczaić do sterowania, do wszystkiego. Bo ten taki pierwszy poziom, można powiedzieć, to jest jakoś jako taki prolog, nie? Potem to będzie otwarty świat i misje. No i okej, teraz musimy tego brzydala rozwalić, czyli Killer Croca. Trzeba unikać jego ataków. Okej, tutaj jeszcze mamy takich drobnych przeciwników, ale musimy od razu uważać na, prawda, na Killer Croca.
Pierwszy boss to raczej będzie łatwy, myślę. Akurat tak się zbugowało, kurczę. Znaczy nie zbugowało, tylko akurat w takim miejscu, że... Oj, to kurczę, nie zdążyłem. Dobra. Okej, trzeba teraz szybko rzucać kolejne batarangi. Szybko, szybko, szybko. Okej. Kurczę, dostałem trochę. Ajdź. Dobra. Wycofujemy się. Trzeba trochę... Trzeba też trochę, kurczę, tych przeciwników uszczuplić, nie? Okej, szybko teraz. No i okej, załatwiliśmy go. To jest właśnie Jim Gordon, teraz kapitan, potem będzie komisarzem. No such thing as a Batman, eh? No i okej, co nie? Tutaj mamy naszą Batjaskinię, zaraz będziemy ją sobie zwiedzać. No i właśnie to był Jim Gordon, czyli kapitan, on jest na razie, potem będzie już komisarzem. Co nie? Potem będzie komisarzem i będzie współpracował z Batmanem. Poczekajcie, ja teraz zrobię chwilę na krótko... No, czekaj, czekajcie, zrobię na chwilę cięcie i zaraz wrócę, okej? Okej. Dobra, okej, już jestem, wróciłem. Teraz tak, w tym odcinku to był tylko taki prolog i pozwiedzamy sobie Batjaskinię, co nie, jeszcze wam tam opowiem trochę o grze. Generalnie tak, tutaj mamy select, następny poziom, dobra. Tutaj możemy ulepszać nasze zdolności, zaraz do tego przejdziemy, tylko jeszcze mamy, czekajcie, profile. I tutaj w profilach mamy jeszcze człowiek kalendarz, więc sobie po prostu przeczytacie to. I zaraz, czekajcie, jeszcze zabójczy kroko powinien być. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, cztery, piętnaście, szesnaście, siedem, osiem. Kurczę. Gdzie tutaj jest jeszcze dalej? Myślałem, że zabójczego kroko jeszcze. Że jeszcze zabójczego kroko dostaliśmy. No okej, dobra. Tutaj mamy jeszcze jakieś streszczenie. A, okej, to jest tylko... To są filmiki. Informacje o Gotham na razie nic nie mamy. I raporty dotyczące sprawy też nie mamy. Okej, dobra. Tutaj mamy jakąś nową rzecz. Pancerz bojowy 1.0 plus 25% do odporności pancerza Batmana w walce bezpośredniej. Łącznie 25%. I pancerz balistyczny. Plus 25% odporności Batmana na ostrzał, łącznie 205. Dobra, na razie weźmy sobie to. I na razie nie mamy
Więcej punktów, dobra. To jest Alfred. Tak wygląda ta nasza bat jaskinia cała. Assassins, sir. As in more than one. That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man? His name is Killer Croc. He's already behind bars. Oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson, Deathstroke. Former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Linz, a.k.a. Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. His reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't be getting out of... What the... Floyd Lawton, a.k.a. Deadshot. Freeze! Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. Shiva. Her skill is unmatched. Bane, here, in Gotham. Why would he be taking money as a hired killer? Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Okay, więc macie tutaj wszystko wyjaśnione. I may be stating the obvious here, but you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel Plaza. I'll make them talk. Okay. I know what I'm doing. Well, in case you change your mind and want to train tonight instead, I'll keep your training facility active. Okej, okay, nowy ten. Macie tutaj co nie wszystko wyjaśnione, całą fabułę. Trzeba pokonać wszystkich tych zabójców. No i oczywiście... I oczywiście oprócz zabójców trzeba też... czekajcie, oprócz zabójców trzeba też na końcu pokonać Czarną Maskę. Tutaj już chyba nic nie ma. Tak mi się wydaje. Dobra, nie, tutaj nic nie ma. No i w tym odcinku to już nie będziemy tego zaczynać. Czekajcie, chodźmy sobie tutaj. Możemy tak sobie podróżować. Coś tutaj jeszcze ciekawego w tej batjaskini jest? A tutaj jest ta sala ćwiczeń. Jeszcze sobie może zobaczymy, co to jest.
Okej, dobra, czyli tutaj są te wszystkie wyzwania. Na razie mamy zablokowane wszystkie. A, to mamy, dobra. Dobra, no to zróbmy sobie taki jeden tam trening. Nie będę tego robił na odcinkach, raczej poza odcinkami, ale taki jeden wam pokażę. Potem będą różne inne treningi. Więc okej. Walka kombinacyjna. Naciśnij przycisk trójkąt plus kółko, wykonać kombinację z przewróceniem. Okej, dobra. Zobaczymy, czy się uda. To pierwsze, to już raczej tego nie zrobimy. Dobra, no to chociaż mamy jeden taki pucharek już. Czekajcie, spróbujmy. O! Dobra, spróbujmy. Czekajcie, to kółko z trójkątem. Dobra, już wiecie, chyba nie będę próbował tego trójkąta z kółkiem, bo to jest takie dla mnie jakieś za skomplikowane. No i okej. Dostaliśmy tylko jeden. Uzyskałem mnożnik razy 3, aby wejść w tryb kombinacyjny. I uzyskaj mnożnik razy 8, wykonaj kombinację z przewróceniem. Dobra, to jeszcze może spróbujmy jeszcze raz na przykład. Albo dobra, już nieważne. To może sobie poza odcinkami to poćwiczę. I kupiłem właściwie tą grę w Robsonie, czy tata mi tam kupił. Za 42 zł. Więc to jest bardzo tanio, za 42 zł po polsku. Jeszcze dwa DLC były z wyzwania Deathstroke'a plus postać Deathstroke'a i pakiet update. Czekajcie, pakiet update Mrocznego Rycerza, coś takiego było. No to okej, dobra. Tutaj jest ta cała jaskinia, dobra. Tutaj będziecie jeszcze mieli. Dobra. Macie tutaj jeszcze, wam wyświetlę jeszcze na końcu profile. Oj, tutaj jest ten zabójczy Kroko. I to już będzie koniec odcinka. Tutaj macie, nie? Bane. I tutaj właśnie widzicie, mamy napisane schwytane i ci przestępcy, których uda nam się schwytać, to będą mieli takie oznaczenie. No i okej, dobra. No to okej, jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i napiszcie w komentarzu, czy seria wam się podoba. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, Aaron Blue TV, hej!